A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Dzisiaj nadal spacerujemy szlakiem widoków z góry dawnego Rzeszowa, no powiedzmy sobie przynajmniej widoków z pierwszego piętra. Dawne fotografie spełniały przecież funkcje bardzo użytkowe i by fotograf chciał wynieść ciężki sprzęt wraz ze statywem w miejsce z dobrą widocznością z góry, musiał zaistnieć szczególny powód, chociażby jak w tym wypadku. Przemarsz zasłużonego dla miasta Towarzystwa Gimnastycznego Sokół świetnie prezentował się na ulicy Zamkowej dzięki temu, że aparat został ustawiony na balkonie Komunalnej Kasy Oszczędności. Przy okazji warto dodać, że i sama ulica na tej fotografii nabiera ciekawego wiedeńskiego charakteru, w czym cała zasługa jej zachodniej pierzei. Fotografowie mieli oczywiście swoje ulubione miejsca do ustawiania ciężkich aparatów. To były tak zwane pewniaki, dzięki którym można było osiągnąć zamierzone ujęcie, bez dodatkowych przymiarek i niespodzianek. Na ulicy 3 Maja takim pewniakiem był drewniany wykusz na jednej z kamienic przy zachodniej pierzei. To właśnie z niego 16 marca 1919 roku wykonano tę fotografię przedstawiającą uroczystości pogrzebowe Leopolda Lisa Kuli. Na fotografii oprócz konduktu mamy okazję zaobserwować kamienicę Sperlingów na skrzyżowaniu z ulicą Dymnickiego, przez lata siedzibę kina Apollo. Drewniany wykurz na ulicy 3 Maja w końcu został rozebrany i fotografowie musieli się przenieść na drugą stronę ulicy. Na balkon kamienicy, w której współcześnie się znajduje, co za przypadek, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. To z niego fotografowano kolejne parady sokolników. Balkon przydał się również przy smutniejszych okolicznościach. 6 grudnia 1936 roku odbył się pogrzeb wieloletniego prezydenta Rzeszowa Romana Krogulskiego, co uwieczniono właśnie z tego miejsca. Kolejne fotografie z góry wykonywali już Niemcy, z reguły dokumentując wojenne zniszczenia i przebudowę miasta na swoją modłę. Z okien ratusza wykonano fotografię pokazującą plac, który pozostał po wyburzeniu kilku kamienic z południowej strony. Podobny cel miało zdjęcie dzisiejszego Placu Cichociemnych, powstałego na miejscu gruzowiska budynków. Najciekawsze są chyba jednak niemieckie zdjęcia wykonane z wieży kościoła Bernardynów, pokazujące okupacyjne panoramy Rzeszowa w różne strony świata. Możemy zobaczyć na nich okolice ulicy Grunwaldzkiej, dworca kolejowego, czy na kolejnym plac Farny, budynek poczty i zaplecze ulicy Jagiellońskiej. Wieża kościoła świetnie nadawała się również do pokazania przebicia dzisiejszej ulicy Sobieskiego do traktu w kierunku Krakowa po zburzeniu tzw. kamienicy Klarneta. Wszystkie te fotografie dają nam materiał do ciekawych obserwacji, śledzenia zmian, które dokonały się w naszym mieście. Dodatkowo historię Rzeszowa możemy również prześledzić na starych zdjęciach lotniczych. Choć użytkownicy serwisów z fotografiami satelitarnymi mają wrażenie, że jest to wynalazek dość świeży, to Rzeszów na fotografiach wykonanych ze sporych wysokości możemy oglądać już na materiałach datowanych na 1915 rok. I właśnie o tym i późniejszych zdjęciach z lotu ptaka opowiemy Wam w kolejnej części naszych spacerów.